zapraszam Cię na trening trzeci. Do wykonania tego treningu będziesz potrzebowała matę bądź koc i piłkę gimnastyczną. Każde ćwiczenie wykonujesz w określonej ilości powtórzeń. To Ty decydujesz, ile powtórzeń wykonasz. Nie rób nic na siłę, tylko wszystko w granicach normy. Trening ma sprawić Ci radość, masz wzmocnić swoje ciało, ale nie możesz doprowadzić do przeciążenia organizmu. Jeżeli jesteś rozgrzana, gotowa, zaczynamy. Pierwsze dwa ćwiczenia. Ustaw się wzdłuż maty, będzie to nasza trasa. Piłka z przodu, szeroki rozkrok i spacerujemy. Do przodu, a następnie do tyłu. Do przodu, wykonaj takich 20 kroków i do tyłu. Jeszcze. Ostatnie. Dobrze. Złap piłkę. Z boku ustaw ciała, a następnie 20 kroków dostawnych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dziewięć, jeszcze 10. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i stop. Usiądź na piłkę i zrelaksuj się. Wdech. Wydech. Wdech i wydech. Rozluźnij barki. Jeszcze raz powtórzymy tą serię. Uwaga. Pierwsze ćwiczenie 20 kroków, a następnie step touch również 20 kroków. Uwaga, nisko i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i stop. Podnieś piłkę, drugą stronę, ciało i pracujemy. Raz, 3, 4, 6, 7, 8, 9, jeszcze 10, 5, 6, 7, 8, 9, stop. I znowu na chwileczkę siadamy na piłce. Szeroki rozkrok. Teraz trochę rozluźniamy nasze biodra. Jeżeli intensywność wykonywanych ćwiczeń jest dla Ciebie zbyt wysoka, to zwolnij bądź wykonaj mniej powtórzeń. Do przodu i do tyłu. Wdech. Wdech. Zapraszam Cię do drugiego zestawu ćwiczeń. Wstań, złap piłkę oburącz, rozkrok, dosyć szeroki, piłka na wysokości klatki piersiowej i barków, lekko ściągnij miednicę do środka, ściśnij i rozluźnij, ściśnij i rozluźnij, trzy, oddychaj, cztery, 5, spróbuj 10 razy. 6, 7, 8, napinamy klatkę piersiową. 9 i ostatni, 10. Świetnie. Drugie ćwiczenie. Hop, kolano. Zgina się, nogi do tyłu, heel back i pracujemy 20 razy. 3, 4. 5, ramiona na boki. Jeszcze 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Stop. Pięknie. Odłóż piłkę. Trochę się rozluźnij. Rozluźnij ramiona. Wdech.
pamiętaj, żeby oddychać. Rozluźnienie. Spróbujemy jeszcze raz. Wzmacniamy klateczkę, wzmacniamy ramiona, plecy proste sięgają po piłkę. Uwaga. Raz. Chwilę przytrzymaj. Dwa. Poczuj, jak pracuje klatka. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Oddychaj. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Doskonale. Stań. W szerokim rozkroku. I znowu pięta do pośladka. Trzy. Cztery. Pięć. Ramiona na boki. Osiem. Dziewięć. Jeszcze dziesięć. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Doskonale. Siadamy na piłce. Czas na chwilę odpoczynku. Rozluźniamy bioderka. Pamiętaj, aby oddychać regularnie. Oddech nie powinien być zbyt mocno przyspieszony. Powinnaś móc, tak jak ja, swobodnie rozmawiać. Jeszcze raz. Krążenia bioderek luźno. Na siedząco wdech. I wydech. Jeszcze raz wdech. I wydech. Doskonale. Trzeci zestaw ćwiczeń. Uwaga. Sylwetka pochylona. Lekka przerwa między nogami. Naciskasz na piłkę tak, żeby tobie nie uciekła. Pamiętaj o tym. Nie kładziesz całego ciężaru ciała na piłkę, bo możesz się przewrócić. Delikatnie. Podpierasz się tylko. Raz jedna noga w tył odwodzona. Raz druga. Uwaga. I zaczynamy. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, nie wyginaj zbyt mocno pleców, dziewięć, dziesięć jeszcze, raz, dwa, trzy, cztery, nie śpiesz się, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Doskonale. Plecy proste sięgają po ciężar, czyli naszą piłkę. Lekko pochylona. Zobacz na moje ciało, jak jest ustawione, kolana zgięte. Raz. I wznosy do przodu. Dwa. Do wysokości barków, tak? 3, 4, 10 powtórzeń, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Odłóż piłkę, wyciągnij się delikatnie na bok, swobodnie, rozluźnij plecy. Hop, okrągła. Rozluźnij barki. Wyciągnij się jeszcze, urośnij trochę do góry. O, właśnie, i do przodu. Rozluźnienie. Uwaga. Druga seria trzeciego zestawu ćwiczeń. I pracujemy. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, jeszcze dziesięć, spróbuj, jeżeli jest za ciężko, to przerwij raz. Czternaście, siedem, wolno odwodzenie wykonuj, dziewięć, świetnie i uwaga, hop, wyprostowana, raz, dwa,
trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, ramiona pracują, dziewięć, dziesięć. Odłóż piłkę, plecy proste, usiądź na niej i trochę rozluźnij nasze bioderka. Możesz trzymać się brzuszka, pomasować go i w drugą. O tak. Chwila przerwy na boki. Pamiętaj, żeby się nie śpieszyć. To ty decydujesz, jak szybko wykonasz trening. Nie chodzi nam o spalanie kalorii, o wzrost siły, tylko o ogólną poprawę kondycji, o wzmocnienie ciała, żeby lepiej przejść ciążę i oczywiście poród. Wdech. Super. Teraz zapraszam Ciebie na matę. Zaczynamy ćwiczenie w pozycji poziomej. Uwaga. Dłoń prawej ręki. Hop, na piłkę. Jesteś w pozycji klęku podpartego. I uwaga. Balans ciała w taki sposób, że masz zgiętą nogę uniesioną. Podpierasz się na przeciwnej nodze do ręki. I wyciągasz się. Raz. Wracasz. Dwa. Wracasz. Spróbuj. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Chwilę rozluźnienia, przełóż ciężar, czyli piłkę, pozycja, przeciwna strona pracuje i uwaga, jednocześnie, raz, wyciągnij, zatrzymaj, dwa, jeżeli jest ciężko, możesz za każdym razem odłożyć nogę, trzy, hop, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Super, teraz szeroki rozkrok. Oburącz, złap piłkę, wygodnie ustaw się i okrągłe plecy wyciągasz. Raz i wracasz. Dwa. Jeżeli masz ochotę, możesz zostać w tej pozycji i po prostu trzymać. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Pomału, spokojnie, tak żeby nie dusić brzucha. Siedem. Dziewięć. Pomału, spokojnie, nie śpiesz się. I dziesiąty. Zostań na chwilę. Możesz delikatnie pobujać się na boki. Super. Przed nami druga seria tego samego zestawu ćwiczeń. Uwaga. Poprawiamy się, jeżeli jest taka potrzeba. Jeżeli chcesz, wypij wodę. Pozycja. I zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, nie śpiesz się, osiem, dziewięć i dziesiąty dla przerwy. Rozluźniamy nasze ciało, zmieniamy pozycję, zmieniamy stronę i pracujemy. Raz, dwa,
3, 4, 5, 6, 7, pomału, 8, pamiętaj o oddychaniu, 9 i 10. Fajnie, dobrze. Mam nadzieję, że czujesz troszeczkę napięcie ciała. I wyciągamy się. Raz. I luz. Dwa. Trzy. Cztery. Pomału, spokojnie, nie śpieszymy się. Pięć. Wyciągaj kręgosłup. 6, 7, 8, 9, okrągłe plecy, pamiętaj, wykonaj i zatrzymaj bujaweczka na boki, spokojnie. Wdech. I jeszcze raz wdech. Zapraszam Cię do ostatniego zestawu ćwiczeń, jaki na dzisiaj przygotowałam. W tym celu musimy zmienić pozycję ciała. Położyć się teraz tyłem na macie. Ostrożnie, bezpiecznie połóż się bokiem. Hop. I uwaga. Na spokojnie. Mamy piłkę, na której spoczywają nasze podudzia. Podudzia są przyklejone, łydki są przyklejone, lekka przerwa między nogami, ręce hop. I tak samo wykonujemy dwa ćwiczenia, jedno ćwiczenie po drugim. Pierwsze 15 powtórzeń. Dobrze? Wykonujemy dwa ćwiczenia, jedno po drugim. Pierwsze ćwiczenie 15 powtórzeń. Ręce wzdłuż i pracujemy. Raz, opuszczamy. Dwa, napinamy pośladki i opuszczamy. Trzy. Cztery. Jeżeli jesteś w stanie, zrób 20. Pięć. Jeżeli czujesz zmęczenie, to przerwij. Sześć. Lub wykonaj tylko 10 powtórzeń. Siedem. 8, 9, jeszcze 5, raz, 2, 3, 4 i ostatni. Ramiona na zewnątrz. Obejmij piłkę i delikatne ruchy na zewnątrz, tak? Na boki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. I 10. Przyciągnij trochę kolana do brzucha, możesz odpocząć. Nogi leżą. Zrób wdech. I jeszcze raz wdech. I wydech. Super. Wracamy do pozycji początkowej. Nogi leżą na piłce, ręce wzdłuż ciała. I unosimy biodra. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, nie śpiesz się, ostrożnie rób każde powtórzenie, siedem, osiem, dziewięć,
10, jeszcze 5 powtórzeń. Spróbuj. Raz. 2. 3. 4 i ostatni. 15. Nóżki szerzej, ramiona na zewnątrz. Raz. Nie śpieszymy się. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. I 10. Super. Jeszcze chwilę poleż. Rozluźnij się. Zrób wdech. I wydech. I wdech. I wydech. I teraz pomalutku piłkę przekładasz do ramion. Tak. Ostrożnie. Do przodu. Na bok. Siadamy. Piłka już jest nam niepotrzebna, możemy ją odsunąć w bok. Robimy wdech i wydech. Jeszcze raz spróbuj i wydech. Mam nadzieję, że trening z piłką przypadł Tobie do gustu. Jeszcze nie raz do niego wrócisz. Zachęcam Cię do regularnej aktywności fizycznej w ciąży i po ciąży również. Powodzenia! Kobietom w ciąży, karmiącym piersią i paniom planującym potomstwo polecam preparat Hellafer Forte.